Mamy tutaj pizzę, co zostało z tego serniczka. Siema, siema, sensu nie ma. Tutaj Tomix i zapraszam Ciebie na 6. odcinek vloga z przygotowań do sezonu wiosennego. Zobaczycie w tym vlogu, jak wygląda generalnie, jak wyglądają przygotowania już, gdy te zawody są coraz bliżej. Będzie trening, będzie pozowanie. Zobaczycie kilka przykładowych posiłków. Nie zapomnijcie o kasowaniu biletów, łapki w górę, komentarze. Wszystko to, co pomaga rozwijać kanał, będzie mile widziane i będziemy za to wdzięczni. Nie przedłużając, zabieram Was w mój dzień. Let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back, bro. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many, I'm going. Two, too crazy and I got three, bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's five, into it, we left that. Six, can't remember anything, but I know we got lit. Dobra. To jest posiłek numer 2 dzisiaj. Mieliście cardio, byłem już w pracy, teraz wróciłem do domu, mam posiłek drugi. Potem będzie posiłek treningowy i zabiorę Was razem na trening, gdzie będzie długi, produktywny dzień, ponieważ po południu jeszcze będę na pozowaniu z Krzyśkiem, także zobaczycie, jak wygląda nasza praca od kuchni. Także wcinam to, przedtreningowy może Wam pokażę tak szybko, pokrótce i potem będziemy się na treningu. Dobrze, moi drodzy, to jest posiłek przedtreningowy, nic szalonego, indyk, ryż, dzik i lecimy na trening pleców. Widzimy się na siłowni. Eleante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like gym, waves on swim, and a rock teams with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. 150 bucks, I be at the strippy club. Whiskey sippy cup, I be on like Disney Plus. Empress New Grove, on my cheese blue. Bitch got a twin, and she let me hit it. Hold up. Freaky little mommy wanna suck me till I sleep. I can't even lie, yeah, she being a little creep. Now she wanna airdrop me, pick double D's. And she don't charge a fee, they for free. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like gym, waves on swim, and a rock teams with the tech. Butterfly doors on the Tesla, I ain't spend shit on gas. If I like how the bag look, I'ma eat it up, and then she a backup. We film acts at the videos, and she got stored on a MacBook. Kaboomed in the mouth, bazooka Joe. Her daddy is mad, he's a boomer though. I'm in my element, bam, my jam. I drop the top on a Panamera. Back so mean like I'm bringing in groceries. Wanna know why she knows it. I'm in H&M cozy, breaded up hoagie, spread it on the brodies. We hit hard, that's blunt force trauma. 3-6 hoes, I pound my collar. If she less in the tent, I make her split the bill, for real. Drip Eliante, pulling up, feeling like Harry Belafonte. Look at my racks, feel like Serena went from the back. Swing, pull like gym, waves on swim, and a rock teams with a tech. Butterfly doors on the Tesla, I just spend shit on gas. Moi drodzy, przedstawiam nam Krzysztofa, Krzysztof Michalski, Level Perfect, sprawdźcie na Instagramie, zawodnik, trener, mentor, no i osoba, która w tym roku będzie pomagać mi w kwestii prezencji scenicznej,
pozowania, a także mentalu podczas startu, no i podczas całych przygotowań, także poznajcie Krzysia. My już w sumie od 2 lat jakoś tak prawie gdzieś tam. Tak, no od tego festiwalu w Warszawie, kiedy to było. No jakoś tam powiedzmy, że nasze drogi się krzyżowały kilka razy. Tam piąte miejsce na tych Europy w Hiszpanii. Tak, w Hiszpanii. Potem z Krzysiem cały czas utrzymujemy dość bliskie relacje. No też Krzysiek mi pokazał tę turystykę tak naprawdę, za co jestem bardzo wdzięczny, bo tak naprawdę dzięki niemu zobaczyłem, jak to powinno wyglądać i zrozumiałem wiele rzeczy. Jak się tym bawić, jak to zrobić tak, żeby to nie była tylko siłownia, ale żeby to był przede wszystkim pokaz na scenie. Żeby ten pokaz na scenie był tak samo ważny, jak to, co robimy na siłowni. Bo siłownia no to jest taki warsztat, a scena no to jest tak kwintesencja kulturystyki, bo kulturysta, który zrobi sylwetkę w siłowni, nie reprezentuje na scenie, no nigdy z wielkim mistrzem nie zostanie, no bo na scenie sędziowie widzą to, co jest zaprezentowane i czasem dużo gorszą sylwetkę można pięknie zaprezentować, że się prześcignie może nieznacznie lepszych przeciwników, ale lepszych, tylko dlatego, że nie potrafili kontrolować przepony, czy nie mieli pewności siebie, ich pozy wyglądały nijako, a ktoś wyciągnął wszystko, co mógł z sylwetki, zakrył każdą wadę i pokazał każdy plus. I do tego zrobił to z radością na twarzy. No, sędziowie nie lubią cierpiących kulturystów. Czyli kulturysta ma cierpieć w siłowni, ale jeżeli cierpi na scenie, no to nie jest ładne. Na scenie on może cierpieć sobie w środku, ale dobrze jakby widać było, że robi to z radością. No i potrafi porwać tą swoją osobowością sceniczną sędziów i publiczność. No i to jest też jeden aspekt, o którym u Tomka pracujemy, to zbudowanie jego osobowości scenicznej, żeby ona była jedyna w swoim rodzaju, że to jest właśnie on, taki jaki on jest, ale w taki sposób przedstawia sylwetkę, jakim się czuje. A to nie jest proste, bo naśladowanie innych nie zawsze dobrze wychodzi. Najlepiej być sobą i znaleźć swój styl. Tak pokrótce. No, także nad tym pracujemy tak naprawdę już od października regularnie, ostatnio oczywiście bardziej regularnie, do samych zawodów pewnie jeszcze bardziej regularnie. No i tutaj jakby efekt finalny zobaczycie 28 maja na zawodach Pro Qualifier, więc nie pozostaje nam nic innego jak wziąć się do roboty. Jeżeli jesteście z Trójmiasta, albo nawet nie, jeżeli jesteście z Polski i chcecie poprawić swój warsztat pozowania, chcecie naprawdę odkryć swoją sylwetkę, zrozumieć swoją sylwetkę, no to polecam Krzysia. Nie wiem, czy jest ktoś w Polsce, kto rzetelnie to zrobi. No co mam ci mówić, no to jest prawda. W sensie wiesz, ja tak uważam. Ja. Dobra, bierzemy się do roboty, zobaczycie pewnie jakieś przebitki. No i co? Czas się rozebrać, nie? Thank you.
tylko tu. Trochę. Głowa tak. Rozciągasz kręgosłup. Czyli naciskaj cały czas na moją rękę, nie? Rozciskaj na moją rękę, a trzymaj brzuch. Naciskaj, naciskaj, to właśnie. I tu trzymaj ten brzuch. Temu część tu przychodzi, bo leciutko. Tu masz wszystkie przykłucze. Rozciągnąć się, choć to musi być biedny, to wszystko rozciągnąć. No ostatni ten. Miesiąc, miesiąc. Dobra, 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 trzymaj, trzymaj, trzymaj. Moi drodzy, pamiętajcie oczywiście o kasowaniu biletów, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, jeżeli jeszcze nie daliście. Zakończę tego vloga kolacją, posiłkiem potreningowym. Może on wyglądać mało kulturystycznie i tak trochę jak Kinder Party, ale uwierzcie mi, że na tym etapie 10 tygodni do zawodów mogę sobie jeszcze na coś takiego pozwolić. Mamy tutaj pizzę na spodzie amerykańskim z mozzarellą, chudą szynką, pieczarkami, cebulką. Czyli tu jest około 90 g węglowodanów. To około 5-7 g tłuszczy, które utnę sobie z innego posiłku. Tu mamy część białkową. Połowa tego, co zostało z tego serniczka. To jest praktycznie samo białko, twaróg zmieszany z odżywką. Jeżeli chcielibyście przepis, to co, to jakieś 300 łapek w górę i zrobię przepis. Pokażę wam, jak takie cudo zrobić, które zmieści każdy w makro, nawet najbardziej redukcyjnym. Do tego banan, taki solidny banan. Ja każdy banan liczę jako 20 węgli, ten ma pewnie ciut więcej. I jeszcze na taki mały deserek, ostatni pierniczek. Mam nadzieję, że vlog wam się podobał. Widzieliście trening, widzieliście lekcje pozowania, widzieliście kilka posiłków. Także dziękuję wam bardzo, widzimy się w kolejnym vlogu, możecie w komentarzach napisać, co byście chcieli tam zobaczyć, a ja zabieram się za jedzenie, bo po prostu umieram z głodu. Także adios.